Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś przychodzę do Was z przyborami szkolnymi, tymi najtańszymi, które ostatnio złapałam i pokażę Wam tutaj na odcinku. Wy koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a my zabieramy się za unboxing. Będziecie w szoku, jakie tutaj są ceny. Pierwsze co mi wpadło w oko i jest to ze sklepu Tiger, to jest taki mały przybornik, w którym znajdują się, no, moim zdaniem potrzebne rzeczy, ja z takich rzeczy zawsze korzystam. Zobaczcie, to są mini nożyczki, bardzo urocze, to są takie malutkie, są ostre. Tu jest zszywacz, to jest mój must have na studiach. Tutaj jest oczywiście taka malutka, zobaczcie, taśma. Zakreślacz, to jest super sprawa, że jest taki malutki. I oczywiście tutaj są naklejki, żeby odznaczać w sobie w zeszytach, w książkach, co ja bardzo często stosuję. To jest jeszcze zapas takich małych zszywaczy. I mniej więcej uważam, że taki zestaw za 5 zł, moim zdaniem to jest super sprawa. Dorwałam go w Tigerze i słuchajcie, to jest coś, bez czego się nie rozstaje nawet w pracy. I każdemu z Was polecam, jeżeli jesteście minimalistami i nie potrzebujecie takich pełnowymiarowych rzeczy, to uważam, że ten zestaw jest on super i szukajcie go w Tigerze. Kolejną sprawą to jest, kupiłam to w sieciówce w sklepie Tally Whale za 2 zł. Słuchajcie, ja zawsze szukam takich małych portmonetek i albo trzymam w nich drobne, albo są to jeszcze minimalnie większe portmonetki i trzymam w nich na przykład podpaski, kiedy zdarza mi się okres, jeżeli jesteście dziewczynkami. No i jeszcze nie jesteście w okresie dojrzewania, ale to będzie już przed Wami niebawem, to polecam Wam takie mini kosmetyczki, po których nie widać, że macie podpaskę i możecie spokojnie iść do toalety ją zmienić, ale też zazwyczaj w takim czymś trzymam drobniaki do sklepiku lub na jakąś bułkę, w zależności gdzie kto chodzi do szkoły lub gdzie kto studiuje. I zobaczcie, jaka jest ładna ta portmonetka, naprawdę jest super. No i kosztowała mnie ona 2 zł w promocyjnej cenie na wyprzedażach z Tally Whale i można ją sobie zawiesić do torebki, w zależności kto gdzie woli. Jest naprawdę bardzo fajna jako ozdoba. Kolejną rzeczą są ołówki. Słuchajcie, ja lubię takie rozwiązania ołówków, w których nie trzeba oszczyć. Zobaczcie, to jest taki przekładany ołówek, dostaniecie go w Tigerze i bez problemu tutaj go wciskacie i tadam, nowy. Mam tutaj takie trzy kolorki, moje ulubione, różowy, fioletowy i niebieski, ale dostaniecie je w Tigerze w zestawach 5 sztuk, jeszcze żółty i zielony, tylko ten żółty i zielony już zakosiła mi siostra, więc zobaczcie, wyglądają one naprawdę bardzo super. Ja lubię takie gadżety, wiem, że nie każdy oceni to jako ołówek sprawdzający się w szkole, no bo zobaczcie, tutaj coś się złamie i już musicie na kolejny przekładać. Ale w zestawie jest 5, więc powinno na jakiś czas starczyć, zobaczcie. Kolejną rzeczą jest mini notesik i tylko zawsze ten kupuję z Biedronki. On teraz jest w sklepach już za 2,99 zł. Co roku widziałam, powtarza się asortyment i go dostaniecie. I ja tutaj zawsze piszę takie mini notatki, co muszę dziś zrobić, lub po prostu sobie zaznaczam, gdzie jest jakieś zadanie, czy co mam do zrobienia i wieszam na lodówce. W środku wygląda on tak, zobaczcie, takie ma tutaj. A, no, to Wam pokazuję. Ta-da! Albo na odwrót, tutaj jest. Zobaczcie, takie ma obrazki malutkie w środku. Śmieszne. Ja uwielbiam minionki, no i to, że jest to niebieskie, to już w ogóle jestem zakochana. Kolejną sprawą są takie tasiemki kolorowe. Dostałam je w Biedronce za 2 zł, w tym takim namiocie koło Biedronki, gdzie są wyprzedaże, więc wiem, że nie wszędzie to dostaniecie. Ale te tasiemki są na AliExpressie i na pewno na 100% już są na wyprzedażach szkolnych, więc spokojnie. Ja zazwyczaj używam ich do notatek, do zaznaczania rzeczy w zeszycie. Bardzo lubię tasiemki, bardziej niż, powiem Wam szczerze, niż takie zakreślacze, ale z zakreślaczy też korzystam, jednak to dodaje uroku i z tego mi się o wiele lepiej
uczy, zobaczcie, naprawdę bardzo fajne. Te tasiemki są ogólnie drogie na AliExpressie, albo ja wtedy, kiedy sprawdzałam, były w dość sporej cenie, jednak dorwiecie je za grosze, jeżeli bardzo dobrze poszukacie. I mi się udało dorwać w Biedronce 3 sztuki, takie za 2 zł. Kolejną sprawą, jeżeli się zdecydujecie na normalny ołówek, bo taki też jest w moim piórniku, to noszę 2 w jednym, czyli tutaj już zobaczcie, na ołówek, żeby sobie zaostrzyć. I tutaj jest gumeczka, kupiłam to w księgarni i słuchajcie, jest to przepiękne, po prostu jest to bardzo ładnie, ten kolor rose gold. No powiem wam, że bardzo ładnie się prezentuje i kosztowało to 2,99 i uważam, że to połączenie jest dla mnie najlepsze. Ja nie lubię osobnych gumek, nie jestem ich fanką, ale jeżeli ktoś lubi, no to śmiało korzystajcie, ale dla mnie takie rozwiązanie jest najlepsze. To zawsze mam za sobą i zobaczcie, jak się nie niszczy. Ale piękne, mega mi się to podoba. Tutaj mamy zakreślacz, który również kupiłam w namiocie biedronkowym za 2 zł i jest to nietypowy zakreślacz, a raczej, czekajcie, taśma dekoracyjna. Ja tutaj tym zasłaniam różne błędy lub po prostu obstrajam sobie notatki i z nich się uczę i ona ma taki wzorek, tak jak tutaj widzicie, taki zwierzęcy. To jest naprawdę mega, tego jest też dużo na AliExpressie. Kiedyś zamówiłam na AliExpressie podobny za 3 zł i wybrałam z takim wzorkiem serduszek, no ale skończyło mi się i teraz mam ten i jest on naprawdę mega. No i widzicie, ma wymienną końcówkę, czyli jest razy 2, czyli mam nadzieję, że starczy, chociaż mi na 2 miesiące. Kolejną sprawą są zakreślacze, które mają końcówkę gwiazdeczki. Mówię wam serio, mają końcówkę gwiazdeczki. Rok temu one były też w Biedronce. Ja je dorwałam w namiocie, ja je kupowałam rok temu i zobaczycie je, że miałam je rok temu i są fenomenalne. Kupiłam je jeszcze raz, bo są przepiękne. I zobaczcie, mają końcówki z różnymi tutaj dodatkami, które pytałam się nawet was, czy by nie dodać do slime i chyba to w końcu zrobię. Ale czekajcie, otworzę je i pokażę wam, że one mają końcówkę gwiazdeczki. Zobaczcie. Ciężko mi to jest pokazać, bo widać trójkąt. Ale może spróbuję na innym pisaku lub po prostu zrobię coś takiego. Widzicie? Gwiazdeczka jest. Zrobię ich więcej. Boże, to jest całe moje dzieciństwo, kiedy się robiło takie wzorki. Wow, miałam kiedyś tego więcej, jak byłam malutka, miałam różne uśmiechy, mrówki, kończynki. To jest moje dzieciństwo, przysięgam, więc ja jestem nierozłączna i w tym roku też mam nadzieję, że pojawi się coś takiego w Biedronkach, bo naprawdę chciałabym jeszcze jedną. Serio, mega mi się to podoba. No i macie tutaj takie kolorki, ja uważam, że są fenomenalnie dobrane. Standardowo różowy, niebieski, fioletowy, zielony, pomarańczowy i żółty. I to, że kosztowało to 5 zł, to uważam, że to jest bardzo, bardzo tania rzecz. Słuchajcie, kolejna sprawa, możecie mi wierzyć czy nie, ale w namiocie z Biedronki dorwałam takie oto dwa zestawy, zobaczcie, bo nie mieszczą się w kadrze, tutaj jest taki zestaw szkolny i taki zestaw i zgadnijcie, ile taki jeden zestaw kosztował. Taki jeden zestaw był w promocyjnej cenie za 6 zł. To kupiłam za 6 zł i to kupiłam za 6 zł, będziemy teraz tego robić unboxing. Kupiłam to jakieś 2 tygodnie temu, już z myślą o tym, żeby to użyć do back to school i pomyślałam, że biorę, bo to są ostatnie sztuki, które udało mi się dorwać, ponieważ zawierają po zeszycie, długopisie i jakimś dodatku. Zobaczcie, to jest bardzo super dla dziewczyn. No i tutaj jest też taki fajny breloczek, w ogóle z makaronikiem, więc przepadłam, myślę sobie, 6 zł i razy 2, no to to nie są duże pieniądze, więc zaczniemy od różowego. Tutaj jest oczywiście rozpisane, co znajdziecie w środku. Notes, 80 kartek, długopis z wzorem oraz saszetka na drobiazgi. Fajnie nazwane, ale otwieram to teraz tutaj. Przetnę to sobie nożyczkami. Okej. I zobaczymy to. U mnie wszelkiego rodzaju notesy super się sprawdzają, ale wow. Zobaczcie, to jest faski, ale to jest super i to jedyne za 6 zł.
Zobaczcie, tak to się prezentuje ten notesik. Jest naprawdę bardzo ładny, jest kolorek i nie jest on kiczowaty, słuchajcie. To nie jest kiczowate, to jest przepiękne, matowe i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, tutaj jest w paski, a z drugiej strony macie po prostu gładkie, zależy kto na czym lubi pisać, więc możecie sobie obrócić go tak lub po prostu tak, nie ma żadnego kodu kreskowego. Ani to nie musi oznaczać, że to jest przód tego notesu, więc jestem mega, mega zadowolona. Tutaj mam długopis, jest on bardzo lekki. I naprawdę bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie. Ciekawe, na jaki kolorek piszę. No ja jestem fanką tego w paski, więc... Dobra, taki mój szybki autograf. Piszę na czarno i w ogóle jestem w szoku, że od razu zaczął pisać. Więc szacun, bo zazwyczaj takie długopisy trzeba rozpisać. I tutaj, czekajcie, i jeszcze jest saszetka, portmonetka, która jest naprawdę bardzo ładna. Zobaczcie. No naprawdę fajne to. W środeczku ma taką wyściółkę. Tutaj już się podpaska lekko zgięta zmieści, więc to też jest super. Albo na jakieś inne drobiazgi, czy jakieś gumeczki do włosów, czy jakieś rzeczy na WF, które potrzebujecie drobne. To uważam, że to jest super. Mnie się to przyda. I teraz otwieram kolejny zestaw. Ten zestaw też mega mi się podoba. Bardzo specyficzny wzór. Wiem, że nie każdemu przypadnie on do gustu, więc ten zestaw sobie tutaj odłożę na bok i zaraz sobie porównamy. I też go otwieram. To, że to miało cenę... Wow! To, że to miało cenę, słuchajcie, 6 zł. No ale to tak jest, że w tych namiotach znajdziecie wszystko. Zaczniemy od breloczka, który jest przecudny. Zobaczcie, widzicie ten makaronik? W ogóle ja dalej nie wierzę, że dorwałam to w takiej cenie. Tutaj jest budzik. Wow, jaka piękna zawieszka. Muszę wam pokazać. Aż się muszę zbliżyć. Zobaczcie, widzicie ten budzik? O! Wygląda tak ta zawieszka. No, moim zdaniem naprawdę mega. To jest kolejny długopis. Ciekawe, na jaki kolorek będzie pisał. Zobaczcie. Jest ładny i jest taki duży zeszyt. Wow, nie wiedziałam. W twardej oprawie jest on. Zobaczcie, twarda oprawa. W paski zeszyt. Bardzo fajnie. I prezentuje się... To jest chyba tył, jak jest napisane kite, to jest tutaj chyba tył. Tak się prezentuje. Zobaczymy tutaj w notesie. Jaki kolorek jest tutaj? Również czarny. Takie trochę moje autografy. I uważam, że jedna sztuka po 6 zł to jest najlepsza ever rzecz z tymi rzeczami. Zobaczcie sobie. No moim zdaniem to było warte swojej ceny i naprawdę szukajcie w swoich Biedronkach. Może znajdziecie jakieś rzeczy jeszcze na do Back to School, które są tak jakby z zeszłego roku, ale szukajcie w namiotach, które są obok Biedronki, bo tam są wyprzedaże. Ja uważam tak, że to jest naprawdę super i nie żałuję żadnych pieniędzy. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!